STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Kibice zobaczyli bardzo ciekawe spotkanie, mające dużo bramek i to, co w piłce jest też dobre, bo było tempo meczu też dosyć dobre. Na pewno były różne fazy tego meczu, bo początek było widać, że pewność siebie jest zdecydowanie po stronie zespołu Jagiellonii, którzy utrzymywali się trochę dłużej przy tej piłce. My za szybko tą piłkę oddawaliśmy, ale z minuty na minutę było widać, że spokój taki wracał. No i to, co najważniejsze, zdobyliśmy bramki piękne, które to są właśnie to, co ciągle zwracamy uwagę zawodnikom, żeby właśnie dogrywali te piłki i tu może to bardzo cieszyć. Później no, Jagiellonia jest na pewno zespołem, który ma kadrę bardzo silną. Można pogratulować tylko, że naprawdę będą się liczyć w tym sezonie i będzie to zespół, który może zagrozić całej czołówce, bo zawodników, którzy też mają i wprowadzają i na pewno jak znam prezesów, to jeszcze w zimę też się wzmocnią, dlatego to jest bardzo cieszy, że z takim dobrym zespołem paru zawodników pokazało się bardzo dobrze i wracając do meczu, tą bramkę niepotrzebnie straciliśmy na 2-1 i to jest tak trochę znowu pewności siebie nabrali zawodnicy Jagiellonii. Druga połowa, zaczęliśmy dobrze, piękną bramkę strzelił Tomas i to potwierdził to, że dzisiaj, że dobrze, że zostawiliśmy go i po prostu jest alternatywą bardzo dużą dla nas i może kolejny krok zrobić, ale później mieliśmy sytuację, że mogliśmy zamknąć już ten mecz, bo wydaje się, że gdyby ta bramka na 4-1 z karnego padła, to już by w ogóle było po meczu, a to zawsze człowiek ma takie obawy, bo zawodnicy, którzy grają na boisku, się wycofują. Zawodnicy, którzy ten karny obronili, to jeszcze widzą cień nadziei, że jedna bramka może to zmienić i tak to było. Dlatego ważne jest, że ten mecz zamknęliśmy w ostatniej minucie i piękna asysta Mateusza i to ważne dla niego jest, że w tych dwóch meczach teraz prezentował się dobrze, jak wszedł. I Pele, który wrócił po kontuzji, to też się cieszy, że wszedł i zdobył bramkę, także jest też zawodnikiem, który będzie do dyspozycji. I musimy się teraz dobrze zregenerować i przygotować do meczu niedzielnego derbowego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Panie trenerze, ma pan teraz kłopoty bogactwa. Bardzo dobry mecz Piszka, gdyby strzelił karnego, można by powiedzieć, że to był gracz meczu. Dobry Helika, Pestki, Czeczarica, Wesetnickiego, no co, cieszy się pan z tego, czy zmartwienie, co? No to zawsze trenera cieszy. Ja zawodnikom powiedziałem, że tak chcieliśmy właśnie, żeby ta rywalizacja była bardzo duża i ona dzisiaj pokazała, że mamy te alternatywy i wielu zawodników, którzy postęp robi, no to jest dla mnie też ważne jako trenera, że widzę u nich, że to, co się zwraca uwagę, mimo że czasami człowiek nerwowy jest, bo komuś już zwraca tyle razy uwagę, no ale widocznie to tak jak z małym dzieckiem, trzeba ciągle zwracać uwagę i to w którymś momencie to się uda i to też jest taki prognostyk dobry przed tym meczem następnymi, które są, że tą kadrę mamy wyrównaną, szkoda Datkowicza, który jutro przejdzie operację i po operacji będzie wiadomo, ile będzie musiał pauzować. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak aż tak poważny uraz, jak mógł być, a będzie tylko, że 2 tygodnie profilaktycznie muszę usunąć się tam część jakąś, która ciała obcego. A no, lubię wiadomo, no to co do końca rundy i PIK też właśnie operacje, no to jeszcze gdzieś tam te pole manewru nam się trochę zmniejszyło, ale dzisiaj pokazali na pewno zagwozdki na kilku pozycjach na pewno człowiek ma i żałuję mimo wszystko tego meczu z Legią, bo to szkoda, że w tym meczu pokazaliśmy się tak fatalnie. Jest z nami trener drużyny gości, pan Ireneusz Mamrot. Panie trenerze, dobry wieczór i bardzo proszę o skomentowanie tego, co za nami w dniu dzisiejszym. Dobry wieczór. Na pewno jeśli mogę powiedzieć o wyniku, to on był dużo gorszy dla nas niż gra, bo też do momentu utraty tych bramek Krakowia była bardzo skuteczna i pierwsza bramka powstała w fragmencie. Później, kiedy wróciliśmy do gry, złapaliśmy kontakt na 2-1, uderzenie z dalszej odległości, wydaje mi się z perspektywy ławki, że ta piłka jeszcze gdzieś tam zmieniła tor lotu i na pewno te bramki dostawaliśmy w takich momentach bardzo trudnych. No, mieliśmy później sytuację 100% na 3-2, nie strzeliliśmy, ale za chwilę mieliśmy bramkę na 3-2. Chwilę wcześniej świetna akcja Patryka Klimali, myślę, że gdyby tą piłkę lepiej dograł, być może byłaby dogrywka, a tak sami naraziliśmy się w ostatniej akcji meczu na kontrę, to już akurat nie miało znaczenia, czy będzie 3-2, czy 4-2, natomiast no, ubolewamy z powodu tego wyniku, bo zleżało na tym pucharze i na pewno trzeba już myśleć o meczu z Pogonią Szczecin, ważne spotkanie przed nami, długa podróż i to jest teraz dla nas najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera?
panie trenerze, no tak pan mówi, ale ta gra Jagiellonii na tle rezerwowej Krakowi, bo tylko dwóch graczy w Krakowi grało z podstawowego składu w pierwszej połowie, to kiepsko. Wie pan, to jest pana opinia, jakby pan zagłębił się w skład, to ja też zrobiłem 7 zmian w porównaniu z tym, co było na Lechu Poznań. 7 zmian zrobiłem w porównaniu z ostatnim meczem z Lechem Poznań, no ale może pan zauważyć zmiany w Krakowie, w Jagiellonii nie, także to już jest pana jakby decyzja i pana opinia. Ja się nie zgadzam, bo uważam, że więcej się przy piłce utrzymywaliśmy i ciężko jest też dla drużyny, która dostaje bramki w momencie, gdy ta gra nieźle wygląda. Pan ma swoją opinię, ja mam swoją. Ja uważam, że nie graliśmy złego spotkania. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.